Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wielu ludzi pragnęło w minionych wiekach usłyszeć Boga, a nie było im to dane. Wielu i współcześnie pragnie usłyszeć Słowo Boże, a nie ma im kto głosić. Czy dotyka mnie wołanie wielu spragnionych serc, które ciągle jeszcze czekają na Ewangelię? Czy podejmuję wystarczająco skuteczne kroki, aby inni ludzie mogli usłyszeć Słowo Boże i zostać zbawieni? Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy, że słyszą. Czy rzeczywiście słuchanie Bożego Słowa napełnia moje serce szczęściem? Czy potrafię dostrzec obecność i działanie Jezusa w moim życiu? Czy relacja z Jezusem jest dla mnie źródłem szczęścia? Jeśli nie, to znaczy, że za chwilę będę szukał szczęścia gdzie indziej. Z tej właśnie przyczyny rozpadają się związki małżeńskie, a duchowni i osoby konsekrowane porzucają swoje powołanie. Wierność jest jednym z synonimów miłości. Niewierność rodzi się z poczucia braku zadowolenia, satysfakcji i szczęścia. Miłość prawdziwa daje szczęście, ale o miłość trzeba dbać. Jest ona bowiem jak piękny ogród, niedoglądany, zaczyna powoli zarastać chwastami. Dbajmy o miłość i cieszmy się szczęściem, które ona daje. Rozwijajmy ją, aby nigdy nie zarosła chwastami przygnębienia i rozczarowania.